Kubuś Puchatek to naprawdę jedna z nielicznych marek, do której nie jestem w stanie się do czegokolwiek tutaj przyczepić. Wszystkie filmy z tej serii były takie urocze, bezkonfliktowe, bez żadnych kontrowersji, sympatyczne, że jakby zrzucali VHS-y na pola bitwy zamiast bomb, to by nie było konfliktu na Bliskim Wschodzie. Powstało kilka ciekawych filmów. Pierwsze skupiały się głównie na tytułowym bohaterze. Później poświęcili więcej czasu Tygrysowi, Prosiaczkowi, Maleństwu, a nawet Hefalumpom. Chociaż osobiście więcej wspomnień mam mimo wszystko z serialem. Nowe przygody Jakuba Puchatego, który chyba pozwalał sobie na trochę więcej niż filmy. Zwłaszcza Tygrysek. Weźcie, obczajcie tego szajbusa. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Spędzę w tej fortecy resztę mojego życia. Oczywiście, ale spójrz na to z lepszej strony. Może niedługo pożyjesz. Emotional damage! Ale żaden film, żaden serial tej marki nie daje mi takich nostalgicznych vibe'ów jak przeróbka Kubusia Puchatka. Był piękny sierpniowy poranek, kiedy Kubuś siedział sobie pod drzewkiem. Która wprowadziła mnie w magiczny świat YouTube'a. To był internet w najczystszej postaci. I wyobraźcie sobie takiego 8-letniego mnie, który ogląda Kubusia Puchatka, rzucającego kurwami na prawo i lewo. Kac mnie męczy, Boże, po co wyście mnie skurwysyny w mordę obudzili? Pojebało go? Co on taki skurwaskuty? I Tygrysa z prawie identycznym głosem jak oryginał. Orzesz ty w mordę, jebany bambusie. Naprawdę, przez kilka lat myślałem, że to autentycznie ten sam koleś podkłada głos w serialu i przeróbce i filmach. Dlaczego ten sam aktor miałby zagrać wulgarniejszą wersję Tygryska? Idę. Pierdolę se kulę w łeb. No bo ja wiem, 8-letnie dzieci nie mają mózgu. Ja przynajmniej nie miałem. Grupa odpowiedzialna za te dzieła nazywała się podobno DEA Genesis. Ci sami ludzie byli też odpowiedzialni za przeróbki Borewicza. Krótka piłka z mojej strony, robisz pałę czy nie? Misia Uszatka. Widzicie, drogie dzieci, życie gangstera nie jest takie proste. Pulp Fiction. Bardzo pyszna kawa, bardzo pyszna kawa. Zamknij mordy, jebany czarnuch. I lepiej uciekajmy z tej części internetu, zanim do reszty się zdeprawujemy. I wracajmy do Kubusia Puchatka, konkretniej pierwszego filmu pełnometrażowego. Po tym przydługim, aczkolwiek niezwykle merytorycznym wstępie, te kreskówki, nie mam pomysłu na żart, żeby zmienić tytuł, sezon 5. W dzisiejszym odcinku Kubuś Puchatek, zapraszam. Miś ten przeżył wiele niezwykłych przygód, a wszystkie zdarzyły się właśnie tu. W 100-hektarowym lesie, taki wypizdówek, że... Panie Mareczku, nie ten materiał, taśma profesjonalna, poproszę. I Kubuś Puchatek tam jest. Dzisiejszą przygodę zaczynamy od przedstawienia głównych bohaterów w formie naprawdę ładnie narysowanej czołówki. A oto nasz tytułowy ziomeczek. Kubuś Puchatek mieszkał sobie w tym stumilowym lesie pod nazwiskiem pana Sanders. A co się niby stało z panem Sandersem? To znaczy, że nad drzwiami miał na tabliczce napisane nazwisko. A mieszkał pod nim. A, okej, okay, czyli nie kwestionujemy tajemniczego zaginięcia pana Sandersa? Okej! Okay. Kiedy Puchatek usłyszał dźwięki zegara z pukułką... Czas na satanistyczne rytuały. Raz, dwa, ostrzy się mój smak. Oto dlaczego Kubuś Puchatek to historia uniwersalna i ponadczasowa. Uczy nas, żeby zrobić 4 czy 5 skłonów, trochę się porozciągać i możemy wracać żreć. Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. Dopóki nie przyjdzie cukrzyca i zawał w wieku 28 lat. A to pech, znowu pusty. Puchatemu skończył się miodek, więc postanawia poprosić o pomoc kogoś z kciukami przeciwstawnymi. Krzyś mieszkał niedaleko, na drugim końcu lasu, w pobliżu swoich przyjaciół, aby im pomagać. Krzychu, ty lepiej na Kubusia uważaj, bo skończysz jak pan Sanders.
kimkolwiek on by nie był. Czekaj, to nie boli. Nigdy nie boli. No już, gotowe. W dobrym miejscu ci go przybiłem? Nieważne. I tak na pewno znowu go zgubię. Dzień dobry, kłapouchy. Śliczny dzień dzisiaj, prawda? Chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie mogę. Proszę państwa, nasz ulubiony bohater, kłapouchy. A to jest chyba twój ulubiony, bo ja nie lubię kłapouchego, bo on jest ciągle smutny i cały czas narzeka. I ja nie rozumiem, jak można być cały czas tak na wszystko... Co? Jak będziesz starszy, to zrozumiesz. Zrozumiesz. Jak się masz, Krzysiu? Jak się masz, Puchatku? Dzień dobry, misiu. Dzień dobry, misiu. Wątpliwe, czy dobry, że tak powiem. Kłapouchy nie jest pesymistą, tylko realistą. Dzień dobry, misiu. Dzień dobry, misiu. Te twoje dzień dobry. A może mu akurat dzisiaj matka zmarła i to nie jest... za dobry dzień. Wołczak dobrze to wyjaśnił. Na ogół jak ktoś pyta, co u mnie słychać, prawdziwa odpowiedź brzmi chujowo. To w sumie wszystko wyjaśnia, nic dziwnego. Kubusiowi przyszło do głowy, że za pomocą balonika wleci na drzewo i ukradnie trochę miotku. Uniesie mnie w górę, tak jak wietrzyk chmurę. Chyba się za dużo Pixara naoglądał. Ja się żegnam, no. A więc Krzyś poszedł z Puchatkiem w jedno bardzo błotniste miejsce. Puchatek zaczął się w nim tarzać i tarzać, aż zrobił się całkiem czarny. Panie lektorze, nie można już tak mówić! Zrobił się cały afroamerykański. Czy to nie jest sprytne przebranie? Arniemu w Predatorze w sumie się sprawdziło, więc czemu nie tutaj? Chociaż świat nauki zdążył już obalić dwukrotnie skuteczność błota w takiej sytuacji, więc... Lipa! Panie Arnoldzie. Mi to balony. Kradzież z Ula się nie udała, zatem postanawia wpaść na krzywy ryj do królika. O nie! W stylu postelunkowego z rodziny zastępczej. Tylko zamiast kawusi żebrze o miodek. No to może od razu chcesz cały garnek? Dzięki, króliku. I jadł, i jadł, i jadł. Tak się spasz, świnia jebana, że kurwa. Zobaczycie, jaka będzie śmieszna historyjka dopiero teraz. Orzesz, kurwa, zaklinowałem się w pizdu, jak ja stąd teraz wyjdę. Rzesz ty w mordę jebany królik. No pójdziesz do kurwy jasnej, czy nie? O nie, stepujący króliku, utknąłem. Mam nadzieję, że nie będziesz. Wypierdalaj, bo ja nie mam czasu na zabawę, gościu. Królik, pedale, nie ładuj mi od tylca. A jednak będzie. Niezła rama, to jest w sam raz. Powiedziałbym, że ten obraz taki trochę... do dupy. Cały stumilowy las zebrał się, żeby go wyciągnąć, zanim zleci się ekipa Pornhuba. Skurwysyn, jak on tu wlasz? Jak cię tutaj wyciągnę stąd? No nie wiem, kurwa, może dynamitem, albo kurwa siekierą. Łopatą w dupę kuźwa i wyjdzie, albo zrobię paczkę. Pomimo tego, że pomysł z dynamitem wydaje się dosyć kuszący... Stawka za godzinę plus materiał plus nadgodziny plus 10%. Aczkolwiek trochę drogi. W takim razie postanawiają po prostu poczekać, aż sam z siebie schudnie. Królik jakimś cudem przetrwał ten czas bez zatrucia się siarkowodorem. Więc udało im się go w końcu wyciągnąć. O, królik, nie tak hard. Leci! Nie martw się, misiu, wyciągniemy cię. Mamy czas. Oh my god! Can you eat pussy like that? Teraz przejdziemy sobie do innego opowiadania. No i warto wspomnieć, że nie mamy tutaj takiej ciągłej fabuły, tylko trzy mniejsze historyjki. Chociaż są tak rozbite, że jest więcej niż trzy, postanowili przedstawić nam genezę chyba najlepszej postaci z całego uniwersum stumilowego lasu, która nagabuje Kubusia po nocach. Postanowił zaprosić nowy dźwięk do środka. Na szczęście to tylko tygrysek. Przestraszyłeś mnie. Wszyscy się boją tygrysów. Joe Exotic się nie boi, o ile nie zapomni ich naćpać kocimiętką. Oh, son of a bitch.
debil. W sumie zabawne, jak bardzo można kochać i nienawidzić jednocześnie tego samego człowieka. Bo z jednej strony te wszystkie sytuacje, które się działy wokół niego, były w opór zabawne. A z drugiej strony... Dobrze ci tak, głupi cfelu. Na szczęście nasz tygrysek ma bardziej łagodne usposobienie. Bardzo mi miło, jestem tygrys. Aczkolwiek jego ADHD staje się z czasem upierdliwe dla pozostałych mieszkańców. O nie! O! Cześć króliku, jestem tygrys. Wbił się królikowi do ogrodu, zrobił mu rozpiździel. Weź kurwa się uspokój, człowieku, narozpierdalałeś mi tu jak w burdelu. I sobie poszedł. Nie ma równych mu. Zatem jak chłopaki poradzą sobie z tak upierdliwym sąsiadem? Myślę, że trzeba tego tygrysa wywieźć. Ja czegoś nie rozumiem. Do piachu, kula w łeb i po nim skurwysyn. No jest to jakiś pomysł. Koniec końców decydują się na mniej brutalne rozwiązanie. Zabierzemy tygrysa na dłuższą wyprawę i zgubimy go. Okazuje się, że tygrysek jest tym znajomym z gatunku. Jak idziecie w grupie i musi zawiązać buta, to nikt na niego nie czeka, tylko reszta idzie, on zawiązuje buta i musi później dobiec do reszty, bo nie opłaca się na niego czekać i to ja zawsze byłem tym znajomym. Zawsze. Króliku, czy tygrys jest zgubiony? Pewnie, że zgubiony, prosiaczku. Plan niby wypalił, ale chcieli zgubić pasia z tego, a sami się zgubili. Puchatku, świetny plan królika nie powiódł się, co? O nie! Jesteśmy zgubieni. Kubuś na szczęście ma lepszą orientację w terenie niż królik. Chodź, pójdziemy za głosem mojego miotku. Alkoholizm w czystej postaci. Jim Lay kierował się głosem wody. Wódka nas poprowadzi. Napij się. A Kubusia kieruje głos miotku. Prosiaczek przez dłuższy czas nic nie mówił, żeby nie przeszkadzać garnczkom z miodem. To jest poważne studium uzależnienia. Tymczasem królik nadal chodził w kółko we mgle. Niby chcieli zrobić z królika tego złego, bo zgubimy tygrysa, a teraz ja się zgubiłem i mam nauczkę, żeby nie gubić tygrysa. Ale co mu się dziwić, zrobił mu rozpiździel w ogrodzie. Zniszczył jego całą pracę i dorobek życia. Kurwa, zbliża się z... Cześć pierdolnięty typ, znaczy zającu. I ma za swoje, niech się gubi w cholerę. Na szczęście tygrys długo nie chowa urazy. O, królik! Tygrys, przecież byłeś zgubiony. Tygrysy nigdy się nie gubią, długouchy. Albo jest za głupi, żeby się zorientować, że ktoś mu zrobił urazę. Nie ma takiego słowa. I po uratowaniu królika przychodzi zima. Cały stumilowy las przykrywa pierwszy śnieg. No, już jestem. O, pani kangurzyca, witam. A, tygrys ma zajawkę na przyrodniego tatuśka. Witaj, kochany tygrysku. Powiedziała kochany. No to chodź, maleństwo, idziemy. Tylko nie bądźcie zbyt długo i uważajcie. Ze mną nic mu się nie stanie. Coś mu się stanie. Idą na łyżwy bez łyżew. I okazuje się, że tygrys jakimś cudem potrafi gorzej zadbać o siebie niż o innych. Kurwa, wypierdalamy! O kurwa, straciłem przytomność! O kurwa, udało ci się schować! I debil utknął na drzewie. Królik jest cały szczęśliwy z tego powodu. Jeśli uda mi się z tego wyjść, przyrzekam nie brykać nigdy w życiu. Słyszałem, tygrysie? Na szczęście na pomoc przyszedł Krzychu. Jakoś go stamtąd ściągniemy. Skacz, maleństwo! Co za szczęście! O, jaka kochająca mamuśka! Kiedyś za taką akcję to byś dostał po dupie, żeby ci do głowy nie przyszło, żeby odwalać jeszcze raz takie coś. Piękne czasy. Pan narrator jednak opanował pradawną sztukę łamania czwartej ściany, dzięki której pomagają mu zejść. No to wracamy do pionu. Kochana stara ziemia! Ej, tylko nie stara! Zatem tygrys udał się na banicję, a pozostała ekipa 100-hektarowego lasu miała nareszcie święty spokój. Koniec.
Zatem obejrzeliśmy właśnie pierwszy pełny metraż Kubusia Puchatka i tak jak mówiłem, to jest Kubuś Puchatek, nie mam się do czego przywalić. Pomimo tego, że był to naprawdę udany film, zresztą prawie jak wszystkie rzeczy związane z Kubusiem Puchatkiem, prawie, to słowo klucz, podobno film Krzysiu, gdzie jesteś, też się całkiem przyzwoicie udał. What to do indeed? General Kenobi. Mówię podobno, bo bez bicia przyznaję się, nie obejrzałem tego filmu i prawdopodobnie nie planuję oglądać, bo są dwie opcje. Boję się, że będzie naprawdę beznadziejny i popsuje mi on franczyzę Kubusia Puchatka, albo jest on dobry do tego stopnia, że poryczę się na nim jak mała dziewczynka. Że nic nie jest niemożliwe, a ja ciągle nic nie robię. Wystarczy, że płaczę codziennie do poduszki przed spaniem. Nie chcę się jeszcze filmem o Kubusiu Puchatku dobijać. Life's hard enough as it is. You don't wanna cry anymore. Tak bywa, ale zawsze znajdzie się sposób, żeby zniszczyć daną markę. Czyli zrobienie z tego animacji 3D, tylko że złego 3D, bo to 3D wyglądało spoko, ale to 3D nie wygląda spoko. No ale okej, nie skreślajmy tego z powodu jakiejś tam specyficznej stylistyki. To można wybaczyć. Z takim materiałem też da radę zrobić ciekawe rzeczy. Chyba że znowu zdecydujecie się na taką durną formę pseudoedukacyjnego programu, gdzie postacie się pytają co 5 minut, ile kloców na łące postawił kłapouchy. A może ktoś z was umie pomóc królikowi? Dobra, już nie obrażajmy kłapouchego, wiecie o co chodzi. Powstała w 2007 roku seria Moi Przyjaciele Tygrys i Kubuś opowiada przygody Tosi, Tygrysa i Kubusia. A reszta postaci... Chodź z nimi. Niech się walą na ryj. Inni bohaterowie też się tutaj czasami przewijają, ale... Cześć! Trenuję grę w piłkę nożną. Ja myślę, że jesteś świetna, Tosiu. Kto to jest kurwa Tosia? Nie wiemy. No i ta informacja mi starczy? Dobra, mniejsza o to, Kubuś Puchatek 3D, start. Taka ciekawostka na dzień dobry. W oryginale głównej bohaterce głos podkłada laska, która zagrała później w Kikasie. Z puchatkowej abominacji... Hi! Everything looks great, doesn't it? Do... Progres! Kłopoty z fletem Jeżulki. W dzisiejszym odcinku ktoś podpieprzył fleta, więc będziemy musieli... Cześć! Słyszycie? Ktoś nas naprawdę potrzebuje! Wiedziałem jedno z tych. Słyszycie? Ktoś nas naprawdę potrzebuje. Nie, nie słyszałem. Puszczy Białowieskiej słyszeli ten zardzewiały puzon. Wystarczy, Rysiu. Spójrzcie tylko, ktoś potrzebuje naszej pomocy. W pobliżu pięka Jeżulki. Detektywi ruszają na pomoc pani Jeżynie, pani Jeży, pani samicy Jeża, której ukradli fleta. Gdy tu wróciłam, to go nie było. Pieńka? Nie, mojego fletu. Wiem, że to jest niby głupiutki miś. Co rozumek mały ma. Ale szanujmy się. Nie jest aż tak głupi, żeby stanąć przed pieńkiem i zapytać. Gdy tu wróciłam, to go nie było. Pieńka? You stupid. Flet na pewno sam sobie nie poszedł, bo flety nóg nie mają i same nie uciekają. Konkludując więc, reasumuję, że... Dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Ktoś musiał zabrać flet. Dobry detektyw najpierw musi odnaleźć ślady. A wy nie zauważyliście jakichś śladów? Nie. A ty, młody, zauważyłeś? Wiesz co, stary, to jest zbyt debilne, nawet jak dla mnie. Ja już nie mam nerwów na to. Robią ze mnie debila na każdym kroku. Ej, radź sobie z tym sam, elo. Tak szybko dorastają. Trafili na trop fistaszków, który prowadzi ich do... Teraz się nie wykręcisz! Gofer, co oni ci zrobili? Spierdalać mi z drogi, skurwysyny! Nie widzicie, że pracuję? Proszę mi, kuźwa, nie przeszkadzać w tej chwili!
I tak oto nasze Sherlocki, Zadychę i Peta łażą po lesie i szukają kolejnych tropów, które wskazują na to, że za kradzież może być odpowiedzialny nijaki pan Żółw. Przyszedł do mnie ze swoim fletem, żebym go dokładnie wypolerował. Bajka dla dzieci! Powtórz to! Nie! Żółw przyszedł z fletem. Im mniej usłyszymy o flecie pana Żółwia, tym lepiej. Po przenikliwej dedukcji w stylu Ace'a Ventury. Myśl! Kiedy masz kłopoty, myśl! Odkryli, że flet faktycznie jest u Żółwia. Czy to ty zabrałeś mi flet z mojego pienika? A niech to, jak mnie znaleźliście? Chciał jej po prostu zrobić futerał i tyle z całej tajemnicy, a intryga zna noże, niech się przy tym chowa, geniuszu kryminalistyki, koniec odcinka. I do zobaczenia wkrótce. No my już się raczej nie spotkamy, do widzenia się z panią. Panie producencie, czy możemy sobie dzisiaj odpuścić to podsumowanie, w którym mówię, że to jest badziewne 3D, bo to jest badziewne 3D i zakończyć dzisiejszy odcinek w bardziej pozytywnym stylu? Dziękuję. Zatem dla rozluźnienia atmosfery zapraszam Państwa na chyba najlepszy odcinek nowych przygód Kubusia Puchatka, który udało mi się znaleźć na dawno zaginionych VHS-ach. VHS-y, OBS Studio czasów analogowych. Ciekawe, czy pójdzie na siódemce. Pomyłka, proszę się nie bać. W tym odcinku matka Krzycha wysyła go do spania, żeby mu się później koszmary nie śniły po nocach. I żebym nie widziała, że twoja głowa podnosi się z poduszki. Ale nasz szczwany lis ma asa w rękawie. Głowa nie ma podnosić się z poduszki, ale przecież poduszka może podnieść się z łóżka. Hackerman! Przecież poduszka może podnieść się z łóżka. Witaj, przyjacielu Krzysiu. Widzę, że wybrałeś mój sposób schodzenia z góry. Prawda, że trudny? Ale jakże efektowny. Chyba, że pewnego dnia zapomnisz, że na końcu poręczy znajduje się taka gałka i z całym impetem zjedziesz. Wazektomię mam już z głowy. Wiesz co, Krzysiu, dlaczego masz na głowie poduszkę? Bo chcę oglądać telewizję. Ekipa szuka w telewizorze jakiegoś ciekawego filmidła na dzisiejszy wieczór. Fajnie było. A może to? Patrzcie, co mają! Przyprawiający o ciarki na grzbiecie film Dreszczowiec! Wszyscy wiemy, że nie ma nic lepszego niż oglądanie horrorów po nocach. A może coś spokojniejszego, na przykład Hodowlę ziemniaków. I do tego pyszna pizza. Tak. Więc Krzyś postanowił jedną zamówić, ale tygrys musiał się wtrącić. Dostarczyć pod numer. Zamów dwa. Nie. Trzy. Jak śmiesz mnie budzić w środku ten nocy? Ten facet myśli, że może z nami niegrzecznie rozmawiać i że to mu ujdzie na sucho? Halo? Rety, to za głupek. Gdybyś chociaż wiedział, że mieszkamy przy Stuakrowej ulicy, rozmowa byłaby inna. Definicja gatunku kozak w necie, pizda w świecie. Tylko, że tutaj kozak przez telefon. No to pa! A jeśli on czeka przed domem? Zatem wystraszyli się gałęzi i teraz myślą, że straszyciel jest w mieszkaniu, więc trzeba się go pozbyć. Racja! Co byś powiedział, gdybyśmy wysadzili dom? Dlaczego w Kubusiu Puchatku zawsze ktoś chce coś wysadzić? Świetna myśl! Dynamit! To pewne! Mam robotę w tunelu! Muszę go wysadzić! Wysadzić to! Wysadzić to! Wysadzić fortecę! Naciśnij tylko tecznik! Wiecie, kogo wysadziłem w powietrze? Mojego tatusia! Nie płacz! Twój tata zrozumie, nie będzie się gniewał! Decydują się jednak na mniej destrukcyjne pułapki w stylu Kevina samego w domu. To będzie fantastyczne! I ostateczna kreskówkowa broń, czyli fortepian na łeb. Zapomniałem!
Po co te parówki, tygrysku? Widziałem kiedyś w kinie. Tygrys właśnie owinął prosiaczka w parówki w ramach przynęty. To przynęta dla dzikich zwierząt i straszycieli. Tygrys to jeden wielki chodzący bro moment. Bro momento. Jeśli straszyciel złapie przynętę, mamy go. Chyba że przyjdzie lew i najpierw złapie prosiaczka. A ponieważ doskonale wiemy, że żadnego straszyciela nie ma, a fortepian nie może się zmarnować, to musiało oczywiście trafić na biednego kłapouchego. Poradku! Nie podoba mi się to. Po ogarnięciu sytuacji ci geniusze zapomnieli, że zamówili pizzę na zły adres i myślą, że straszyciel próbuje dobić się do sąsiada. Ten straszyciel chyba pomylił dom. Zatem trzeba się z nim rozprawić, tak? To jest nasz dom, nasi sąsiedzi, nasza bitwa. Nasz pogrzeb. Przestraszymy straszyciela, choćbyśmy mieli zginąć. Tego się właśnie obawiałem. Uwielbiam ten lifehack animatorów, gdy muszą przemycić broń do kreskówki. Wystarczy zamienić końcówkę strzały na przepychaczkę do kibla i nikt się nie przyczepi. Tak jak w Animaniakach, cenzorzy się przywalili, że chcą użyć kija baseballowego, ale twórcy dorysowali po prostu buzię z uśmieszkiem i było spoko. Wacko pulls out an actual bat and hits the vampire. Well, they didn't care for that, you know. They said you can't use a real bat. Tom Ruger, in a masterful stroke, got around it by putting wings, and somehow that made it okay. Pójdę z tym jutro do przedszkola. Ciekawe, czy ktoś się kapnie. Mam pomysł, a może ktoś pójdzie do domu Krzysia i weźmie kilka parówek. Użyjemy ich do zwabienia straszyciela do strasznej pułapki. Bruh. Z bólem patrzę, jak odchodzisz. No ale jadła! Na szczęście straszycielem okazuje się być tylko przerośnięty pieseł. To tylko wielki, przestraszony, głodny pies. Jaki to miły piesek. Wychodzić, ręce do góry. Chociaż nie obyło się bez ingerencji policji. W nocy 32 na 3 smacznie spałem. Tak mi się zdaje. Nic nie pamiętam. Byłem młody i głupi. To wina społeczeństwa. Ale na szczęście nie ma to żadnego znaczenia, bo to wszystko był sen. Proszę, tak mi przykro. Przepraszam. Ale czy na pewno? Krzysiu, miałeś straszny sen. Puchatku, to nam się śniło. Ach, jak się cieszę. Tak, chyba tak, chyba na pewno. Oto zamówiona pizza. Zatem obejrzeliśmy właśnie różne, różniste rzeczy związane z Kubusiem Puchatkiem i w dużym skrócie dobre, niedobre, dobre. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek o 5, chyba że zapomnę albo mi się nie będzie chciało.